Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Anthem. Moi drodzy, wykonujemy tam taką bardzo frustrującą misję, wykonaj wyzwania legionistów. Zanim do tego przystąpimy, jeszcze udało mi się coś tutaj odkryć. Zamienię sobie już piekielne rękawice, do tego nie będę wam już pokazywał, natomiast tutaj mi się jedna rzecz pokazała. W momencie, kiedy wychodzimy w bronię, mamy tutaj wytwórz i możemy sobie zrobić z planu RKM rzadki na przykład, albo RKM niezwykły 300, 500, 850. Miażdżyciel, co to jest? Działko automatyczne. Działko automatyczne, oberwanie chmury. O kurcze, pieczone. Weźmy sobie ten młot z 16 poziomu. No i tutaj mamy taki materiał, możemy użyć z niezwykły 92, 106, obrażenia, spacja trzymaj, wytwórz, tworzenie przedmiotu, 106, 350 i 45. No i teraz sobie ten przedmiot założymy, przecież możemy, gdzie on jest? Tutaj, za ten młot. Moment, 106. Z 86 na 106 obrażenia. Także fajnie. Co jeszcze możemy wytworzyć? Granatnik, 13 poziom. A, bo to jest... Niedobrze. A, byśmy to wytworzyli. Tylko jest 56, ok, rozumiem. A tutaj mamy działko... oberwanie chmury. 51 z 1000 szybkoszczelność, amunicja 150, też dosyć fajna broń. A co to? Działko automatyczne, miażdżyciel, działko automatyczne, oberwanie chmury. Włóżmy to. Może sobie to założę zamiast tego, nie? Granatnika. Gdzie ta broń się stworzyła? Bo kurczę, nawet nie wiem teraz. A, tutaj. Załóżmy to działko. Jestem ciekawy, czy możemy tak samo inne przedmioty tworzyć. Tutaj nie możemy. Ale to możemy sobie rozebrać. Te rękawice. Zobaczmy, czy inne przedmioty możemy tworzyć w ten sposób. Tu byłem. Wytwórz. To jest plan ciężka wyrzutnia szturmowa, niezwykła wyrzutnia jadu. Okrzyk bojowy 14 poziomu. Wyrzutnia naramienna. Cewka porażająca. W tej chwili mam to założone. Cewka piorunowa. Dobra, to zostawmy w takim razie. Ale moduły sobie możemy stworzyć. O, proszę. Szkoda, że mam moduły na poziomie zielonym, a nie tym już rzadkim. Piekielna rękawica, młot mamy tutaj. Dobra, to tyle. Tylko wiecie co? Jedna rzecz mnie zastanawia. Lakier. Dobra, to nie jest ważne. Generalnie musimy wykonać kombosy. Wyzwania, ekspedycje, gra swobodna. Jeszcze muszę wykonać próbę Artini. Otworzyć jeszcze jedno wydarzenie w świecie musimy wykonać. Tutaj musimy otworzyć jeszcze 5 skrzyń. I właśnie wyzwalacze combo. Nie wiem, jak to zrobić. Generalnie chodzi chyba o to, żeby użyć dwóch umiejętności równocześnie. Chyba nawet nie muszę tutaj wchodzić, ale możemy tu wchodzić. Dobra, to bez znaczenia. Escape po nim, gra swobodna, F rozpocznij. Dobra, jedziemy. Trzeba szukać jakichś tutaj aktywności, wyzwań w pobliżu. The trials of the Legionnaires are the stuff of legends. Exciting. Let's go. Wartownia. Tu coś mamy chyba do roboty. O, czy mi się wydaje. No dobra, to jest ostatni gwardzista. Ciekawe, czy tam przylecimy. Detecting a big wave of shaper energy somewhere close at hand. Relikty przyszłości. Zbadaj źródło energii twórców. Znajdź źródło energii. Detecting a shaper relic in the area. I don't like the energy levels. We should find it. Relic's gone volatile. That's not good. Find echoes and bring them to the relic. That should silence it. Keep clear of those nodes. Aha. Już podobne wyzwanie żeśmy wykonywali. W razie, bo jestem niewidomy. Scars, we've got an ambush on our hands. Tu jest, dobra. Oj, co to jest? Możemy wejść do tego? Nie. A nam przegrzanie. Widzicie. He's reacting to the echo. Cały czas jest przegrzanie. Co jest, cholera? Nie mogę... Nie możemy latać. What the fuck? Kombo wykonać, cholera. Dobra, przegrzania nie ma. Dobra. It's reacting to the echo. Good. Drop an echo. Przy okazji, moi drodzy, też dobędziemy skrzynię, która jest też potrzebna do zaliczenia tego zadania. Nie wiem, w jaki sposób zdobyć te cholerne. Osiągnięcie. Związane z combo. Gdzie są jakieś te... Aha, ostatnie, dobra. 8. Ciszę, że artefaktów 5/10. Dobra, mamy skrzynię, mamy wyzwanie wykończone. A co to jest? O kurczę, bunkier Szram. W bunkrze i w takich lokacjach właśnie podobnych możemy znaleźć skrzynię. Okej, super, sprzedamy sobie to i może nawet uda się nam 2 skrzynie zdobyć. Wyjście to nie wychodzimy. Chyba zobaczmy, jak tam nasze wyzwania. Ekspedycja, gra swobodna. O! Zostały nam tylko skrzynie, czyli 4 skrzynie i te wyzwalacze combo. Kurde, jak to zrobić? Ja pierdzielę, nie czaję tego. Ja już tutaj... O, look, scars. Stand ready. To chyba nic więcej nie ma. No, możemy stąd wracać. Tu jest wyjście, a tutaj chyba nie ma nic. Dobra. Nie ma tutaj żadnych chyba skrzyń. Byłby pytajniku chyba, nie? Na kompasie. Dobra, wracamy. A, przenieść walkę na teren Szam. Nie chcę mi się tego. Chociaż skrzynię mogę zdobyć. Dzięki temu. Just keep coming. Yeah, try not to get overwhelmed. Pokonaj skorpiony. No to będziemy też choć skrzynię, więc. Dobra. Coś tu jeszcze jest. Jaskini ze skorpionów. Dobra, gdzie ta skrzynia? I właśnie o to chodzi, że mamy skrzynię. O! Przedmiot rzadki nam wypadł. Może sobie dołączać do nas, my spadamy. Czy generalnie tak powiem, właśnie w tych takich lokacjach odrzędnych możemy znaleźć skrzynie, wyzwania potrzebne do ukończenia tego mega trudnego zadania i mega długiego. Boję się, bo nie wiem jak mam wykonać to combo. Wyczytałem gdzieś, że to chodzi o użycie dwóch umiejętności równocześnie? Nie wiem. Tutaj mamy jakiś loch. Mogę tam polecieć. Raczej generalnie skrzyń jako tako na mapie głównej za wiele nie ma. Gdzie to jest? No tutaj. Pomożemy, bo ja muszę mieć... Muszę generalnie skrzynię zdobyć. Dobra. Wiecie, chodzi o to, żeby się nikt do nas nie dołączył, bo jak się do nas dołączy i pierwszy zdobędzie skrzynię, no to... Generalnie... O, to... Cholera. A weźmy zmienię broń. Ej, kuźwa, mać. Się pierdzieli wszystko. Dobra. Co najważniejsze, mamy skrzynię. O to właśnie chodziło. Skrzynia. O, jeszcze jakiś przedmiot rzadki zdobyłem. Ok, ten tutaj możemy przelecieć. Niech się tłuką. Brakuje nam tego... kombosów. Chyba, że muszę zmienić postać. Ja już tu jestem. Może się uda mi otworzyć ten grobowiec. Dobra, wszystkie wyzwania żeśmy wykonali. O kurde, co tam widzę w środku włazimy, co to będziemy coś jeszcze robić? Matko i córko. Legenda głosi, że 4 legionistów strzegących wiesz, odłamki jego strzaskanego miecza tam, dokąd zamierza, będą mu potrzebne. Złóż go z resztą gwardii honorowej, a na kamieniu napisz: tu spoczywa legionista Gaunes, mistrz miecza świtu. Oto ten, który spojrzał śmierci prosto w oczy i pokonał ją własnymi rękoma. A co to kurde jest? Dar mistrza miecza. Złóż ofiarę Geunesowi, by otrzymać legendarną nagrodę. Wymień materiały rzemieślnicze na legendarny moduł broń do walki wręcz do aktywnego Javelina. Żeton strażników, mistrzowski żar, części do Kolosa, składniki chimeryczne. Aha. Panie, ty potrzebuję tego wszystkiego. Matko i córko. Dobra, ale będziemy mogli tutaj oczywiście chyba przyjść później, tak? Z tymi wszystkimi składnikami. Dobra, jeszcze muszę chyba 2 skrzynie otworzyć. Albo jedną, albo 2. I będziemy mieli kolejne wyzwanie ukończone. Tu mamy z kolei właśnie wejście do krypty. Co to się kuźwa dzieje? Dajcie, tu coś jest chyba. Tutaj, dobra. Loch. Na takich właśnie lochach możemy znaleźć skrzynię. Cholera, ciemno tu. Walka tu nie jest potrzebna. Chodzi o to, żeby skrzynię otwierać i wykonywać te wyzwania. O! Tu coś mamy. Nie ma skrzyń. Lipa. My tylko szukamy skrzyń. Już nie wiem, czy ja w ogóle coś tu znajdę. Nie zawsze uda się taką skrzynię tutaj znaleźć w podziemiach. Tutaj najwidoczniej nie ma skrzyń. Szkoda. Mam jakieś minerały tylko. Szkoda, kurczę. To nie jest mi potrzebne. W tym momencie. Chyba, że tutaj coś znajdziemy, ale na kompasie bym widział chyba pytajnik. Nie? Co to się pojawiło? Tak nagle. Kurwa, tytan, ale tego nie musimy pokonywać. Szramy się. Aj, załatwimy gościa, już niech będzie. Ale dobra, gdzie jest wyjście stąd? Tu jest jakieś wyjście. Okej, dobra. No skrzyni tu nie ma, ale czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj na dole. Szkoda, kurczę. W zasadzie niepotrzebnie tu przychodziłem, ale skąd mogę wiedzieć, że skrzyni nie będzie? Lipa straszna. Idziemy do innej lokacji albo jakieś wyzwanie sobie weźmiemy. Każdy punkt kontroli wskazuje położenie następnego. Tutaj byśmy się przenieśli. Zawsze będzie bliżej. Tutaj coś jest. A tu próba czasowa, to mnie nie interesuje. Potem możemy polecieć. niszczyciel dominium. Aj, to ja źle poleciałem. Wróć. No takie trochę, powiem wam, że męczące. To zadanie strasznie upierdliwe. I gra znowu utraciła w moich oczach, że tak powiem. Daleko jeszcze? Aj, to trochę źle poleciałem. Tam nie przelecę. A czekajcie, tu tam coś było? Aj. Muszę naokoło. Wejście, dobra. Kopalnia Władyki. A wiecie co, ja już tu byłem chyba, to nie wiem czy to... Te skrzynie znowu będą, bo to... O, jest skrzynia, dobra, super. O tym mówiłem. Nie wiem, czy sens w ogóle wchodzić dalej, bo obawiam się, że kolejnej chyba skrzyni raczej nie znajdziemy tutaj. Raczej. Oj, no się zbagowało coś. Cholera. Widzicie? Coś się twierdzieli. A to jest wyjście, to możemy wyjść. Pytajnik. O. To jest to wyjście, tak? Dobra, mamy wyjście. Raczej drugiej skrzyni chyba nie znajdziemy tutaj. Więc szkoda się łudzić. Chyba jeszcze jedna skrzynia jest potrzebna nam do... Teraz sobie sprawdzimy to. Jedna skrzynia, dobra. Kurde, wyzwalacze combo. Wiesz, ja coś muszę chyba tutaj mieć w ustawieniach, nie tak. Może jakaś umiejętność jest odpowiedzialna za... użycie. No to mam to. Zdolność 1, 2, zdolność 3, zdolność specjalna. Użycie, ekwipunek, korekt... lub broń 1, 2. Więcej tych wejść. Numet sobie zblokowałem, dobra. Wiertło. Kurde bela. Patrzcie, kurwa mać. Popierdzielone. No, potrzebujemy jeszcze jedno zadanie. Jedną skrzynię i będziemy w domu. Jeszcze zostanie nam te cholerne wyzwanie. Before you, aspirant, stands the rest in place of Legionnaire Paris, guardian of the dawn. Your worth has been measured and found wanting. Kombo. Raz to kombo wykonałem, nie wiem jakim cudem. Nie chcę już nie walczyć. run is up. Go when you're ready. Nie chcę wyzwania. Potrzebuję skrzynię dorwać. O cholera jasna. Jezus, ma pomysł. Ja już tą skrzynię sobie spokojnie znajdę. Nie będę tego nagrywał. I muszę się nauczyć jak te combo robić. Szkoda, żebym czas tutaj tracił. No i później jak się mi uda to zrobić, no to po prostu potwieramy te grobowce, nie? Do końca. Także bez sensu, żeby się tutaj czekali, aż znajdę tą ostatnią skrzynię. Udało nam się wykonać wszystkie wyzwania. Powiem tak, największe tutaj problemy sprawiły mi te skrzynie. Musieliśmy otworzyć ich 15. I ataki combo też nie były dosyć łatwe. Ukończone wyzwania, fortyfikacje, gdzie to jest? Gdzie tu mamy próbę Iweni, próba Gaunesa, próba Karifa, przepraszam, i Artini. Także teraz zaczniemy otwierać te grobowce. The trial of Legionnaire Karif is complete. You are worthy. Enter, aspirant, and greet the guardian. Dobra. Otwieramy sobie te krypty, te grobowce. W sumie jeszcze oprócz tego zostały na 2, bo jeden otwarłem w poprzednim odcinku, chyba, tak? Czy już nie pamiętam nawet. Znaleźliśmy go na polu bitwy. Zaścielające ziemię wokół niego trupy urgotów wyglądały niczym fala zburzony przez kamień rzucony do stawu. Złóż ofiarę. A może to? Aha. Złóż ofiarę Karifowi, by otrzymać legendarną nagrodę. Żeton strażniku jest potrzebny nam. Nie mamy żetona strażników, więc nic nie otrzymamy. Dobra. W takim razie ruszamy do kolejnego grobowca. Tylko muszę chyba stąd wyjść, żeby się przenieść szybką podróżą. Kolejny grobowiec. Moi drodzy, położenie tych grobowców nie będę wam pokazywał. Bo... Wszystkie te grobowce są pokazane na mapie, więc tego wam nie będę pokazywał, gdyby to raczej nie jest problem z odszukaniem tych grobowców. Dobra, wchodzimy do środka, to jest 3. grobowiec, jeszcze jeden i dokończymy sobie te mega ciężkie i frustrujące zarazem zadanie. Dobra, co tu musimy? Musimy mieć żeton strażnika. Tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem skąd na żeton wziąć. 400 sztuk niezwykłych żarów. 200 części broni. Stop chimeryczny akurat nie mam, ale z resztą rzeczy jest problem. Wyborowy żar. A, to jest legendarny. Mistrzowski zarazem. Okej. Okay. Gdyby ktoś się chciał bawić i zbierać te wszystkie przedmioty, to powodzenia życzę. Ale zapewne są tacy ludzie, którzy poświęcają tej grze mega dużo czasu, no i wtedy możemy złożyć takie surowce tutaj w ofierze i otrzymać jakąś legendarną broń. Nagrodę. A przed nami jeszcze jeden grobowiec, który jest tutaj. Grobowiec Iweni. Polecimy już tam szybciutko. Zresztą na mapie namalowany mam ten grobowiec. coś tu było. Aha, karteczka. Kpię sobie z niebezpieczeństwa. Gdzie ten grobowiec jest? O kurde, chyba nad nami. Cholera. Musimy sobie znaleźć, weźcie co grubowca, bo tu go nie ma. Aha, bo tędy chyba trzeba polecić, widzicie? Dobra. Kurde bela, jak ten grobowiec znaleźć? A wiecie co, możemy zrobić w ten sposób to. Użyj szybkiej podróży. I zaraz zobaczymy, którędy to się wyjdzie. Bo jestem ciekawy. Generalnie nawet nie trzeba odszukiwać tych grobowców. Możemy użyć szybkiej podróży. Wszystkie grobowce generalnie wyglądają tak samo. Good work. Come back to Fort Tarsis and we'll plan our next step. This is where it gets interesting. O, zajebiście. Do Fortu Tarsis. Dobra. Jestem ciekawy, którędy wyjdziemy. Bardzo ciekawy, bo to wejście nie jest jakieś tak mega łatwe do odszukania. O kurde, a bo to jest pod ziemią. A, widzicie. To jest pod ziemią jakieś wejście. A tutaj jeszcze nie było. Zadami i Grisa. O. Notatki. Bierzmy to, bo to otrzymujemy za to reputację, nie? Top chimeryczny, ulotkowy wyprzedaży w sklepie, bla bla bla. Zmiana planów. Aha, to tutaj jest to przejście. Dobra, jeszcze wejdę do środka. Zobaczmy. Tutaj. Tą część mapy. Po co nam ta reputacja? Oho. A proszę. Tego to się nie spodziewałem, że wejdziemy tutaj. Dobra, wracamy do fortu. I kończymy powoli ten odcinek. O, skrzynia! Tak fajnie. Tam mówią dosyć ciężko skrzynię zdobyć. W zasadzie to moglibyśmy tam polecieć, ale możemy chyba użyć szybkiej podróży. Zakończ grę swobodną. Wracamy do fort, pogadamy z tą babką, która nam zleciła to zadanie. A, jeszcze podsumowanie, no tak, ekspedycji. Dobra, jakieś mało przydatne przedmioty. Fort Tarsis. Mam nadzieję, że dobrniecie ze mną do samego końca tej serii, bo gra jest średnia. W mojej ocenie otrzymuję 6,5 punkta w skali 10-punktowej, więc dosyć słabo. Wiecie dobrze, że nie jestem wybrednym graczem i generalnie gry oceniam w 7 do 9 punktów zazwyczaj. To jaką przepraszam, ocenę wystawimy grze, jeszcze się okaże. Zobaczymy, jakie misje jeszcze nam przyjdzie wykonać fabularne. Mam nadzieję, że coś nowego otrzymamy, a nie tylko te same czynności, czyli tam jakiś atak na potwory, czy przyniesienie jakichś przedmiotów, bo to jest słabe. Ale przynajmniej to zadanie naprawdę sprawiło mi dużo problemów. I've been sorting through the fragments of Legionnaire Leotrell's writing that Sim gave us. A lot of it is unreadable, and what's left is in a kind of code, typical for the Legion of Dawn. If I'm right, this last location should be the one we're hoping for. I'll back you up this time. We can start whenever you're ready. Dobra. One of the four amplifiers has a very distinctive aroma. It's not good. Poszukać Javelina generał Tarsis. Rozpocznie ekspedycję. Moi drodzy, to tyle. Kończymy ten odcinek. Oj, co to się stało? Rozpocznie ekspedycję. Patrzę na mapę, czy mamy jakieś zadania. Niestety nie. Tutaj mamy tylko jeden kontrakt. Więc w następnym odcinku też będziemy wykonywać misję fabularną w takim razie. Zresztą zaraz zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz. Tu mamy takie coś jak dziennik, misje główne i ukończone. I to było to. Gra swobodna, grobowce legionistów. To jest mega ciężkie zadanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Mniej więcej jesteśmy gdzieś na półmetku gry, tak przypuszczam. A przed nami grobowiec generała Tarsis. Moi drodzy, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie kciuka w górę. Nie zapominajcie o tym, bo nikt nie zostawia. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ja się tu staram, produkuję, a wy nawet tego nie docenicie. Pozdro, hej!